konkursy mają to do siebie, że prezentowany poziom przez uczestników powinien być godny uwagi widza. I tak też było. Wykonawców raptem zgłosiło się 8, ale nie ilość, a jakość ma znaczenie. Organizator stawia na kompetentne i umiejętne zaprezentowanie swoich predyspozycji wokalnych. Konkurs Piosenki Polskiej to konkretne wyzwanie. Centrum Kultury w Ostródzie zaprosiło mieszkańców do wspólnego śpiewania patriotycznych pieśni. Moja pasja do muzyki zrodziła się, myślę, że jak jeszcze byłam naprawdę mała i zawsze śpiewałam z mamą kolędy na Wigilię. Myślę, że tak od tamtych czasów już w sumie od zawsze śpiewam. Jakoś nie pamiętam takiego momentu, w którym pierwszy raz wyszłam na scenę, bo od małego dziecka zawsze byłam jakoś ze sceną związana. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Już od kilku lat występuję tutaj w koncercie tym niepodległościowym. Dzisiaj przedstawiłam dwie piosenki, tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos oraz Niepodległa, Niepokorna. Obie te piosenki nawiązują do naszej trudnej historii, do tego, że dużo musieliśmy wycierpieć, aby teraz cieszyć się niepodległą, wolną ojczyzną. Ja myślę, że na pewno będę pamiętać ten dzień, ponieważ dawno nie występowałam na scenie i jest to taki dla mnie dosyć ważny dzień. Dlatego też, że przyszły moje koleżanki, przyszli moi bliscy i myślę, że to było bardzo duże wsparcie dla mnie. Śpiewałyśmy dwie piosenki. Miasto z filmu patriotycznego Miasto 44 i drugą bardzo znaną piosenkę Białe Róże. Myślę, że wyszło nam w porządku mimo tego zawahania w jednej piosence. Ale była fajna zabawa i to się liczy przede wszystkim. Po 123 latach zaborów, niewoli, naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków, nasz kraj odzyskał suwerenność. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną odzyskania przez Polskę niepodległości. Do świętowania angażuje się i młodzież, a o to przecież chodzi. O pamięć i szacunek. Nie tylko w tym roku i nie tylko ze strony seniorów. Młodzi, jak dowodzi to wydarzenie, także to rozumieją.